Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: preparaty i akcesoria do zabiegów upiększających twarz. Tytuł wideokastu: stanowisko do makijażu. Stanowisko do makijażu powinno znajdować się w pomieszczeniu z oknem. Najlepiej, aby okno wychodziło na stronę północną, wówczas jest najkorzystniejsze oświetlenie. Fotel powinien być usytuowany na wprost okna. Stanowisko powinno być dostatecznie duże, aby zapewnić swobodne poruszanie się i dobry dostęp. Sztuczne oświetlenie powinno być o neutralnej temperaturze barw. Dla mniej doświadczonych kosmetyczek wygodne jest wyposażenie stanowiska w koło barw. Stanowisko powinno być wyposażone w fotel kosmetyczny lub specjalny wysoki taboret do makijażu. Twarz klientki powinna się znajdować na wysokości twarzy kosmetyczki. Makijażu nie można wykonywać, gdy klientka leży. Nie widać wtedy konturów i nie można umiejscowić dokładnie akcentów. Stolik LADE lub specjalny stojak na wszystkie kosmetyki i przybory do makijażu, jakimi dysponuje kosmetyczka, gdzie będą one wyeksponowane i posegregowane. Istotne jest, aby kosmetyki można było dowolnie przesuwać, łatwiej wówczas skomponować z nich zestawy. Kosmetyki w gotowych zestawach są mniej wygodne. Kolejnymi elementami są duże lustro i lampa bezcieniowa. Przydatna jest również lampa oświetlająca klientkę z góry, która wykorzystywana jest do wykonywania makijażu wieczorowego. Na stanowisku pracy makijażystki powinien panować porządek. Należy przygotować specjalny pojemnik na śmieci oraz poustawiać kosmetyki i narzędzia pracy w taki sposób, aby jak najefektywniej z nich korzystać. Przybory i narzędzia pracy należy przechowywać porządnie, estetycznie, w higienicznych warunkach, w specjalnych pojemnikach lub hermetycznych woreczkach. Zabrudzone podczas makijażu pędzle czy inne przybory należy odkładać i zabierać osobno, aby nie miały kontaktu z czystymi. Należy zawsze myć i dezynfekować narzędzia pracy po każdej klientce, a wszystko, co się tylko da, nakładać przy pomocy aplikatorów jednorazowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.